W zaległym spotkaniu pierwszej ligi futsalu Wisła Crackbet pokonała Jedynkę 8-6. W tym sezonie druga drużyna Wisły Crackbet, złożona z młodych szanowskich zawodników, zadebiutowała w pierwszej lidze futsalu. Po wycofaniu się z rozgrywek Akademii Futsalu Jastrzębie-Zdrój, podopieczni Jakuba Zielińskiego mają okazję walczyć o punkty na zapleczu ekstraklasy. Choć na inaugurację zmagań Wisła przegrała z Mareksem Chorzów 2-5, kolejna okazja na ligowe punkty nadarzyła się bardzo szybko, gdy Wiślacy podejmowali u siebie Jedynkę Niemodlin. Początek spotkania w wykonaniu gospodarzy był dość nerwowy. Zespół z Niemodlina atakował, spychając Wisłę do obrony. W trzeciej minucie przyjezdni dobrze rozegrali rzut wolny i Andrzej Sapa pokonał Marcina Górkowskiego po raz pierwszy. Utrata bramki podrażniła gospodarzy, którzy rzucili się do odrabiania strat. Ta sztuka udała im się już w ósmej minucie, gdy debiutancką bramkę w barwach Wisły strzelił Krzysztof Dulowski. Chwilę później gospodarze wyszli na prowadzenie 3-1 po trafieniach Patryka Orkwiszewskiego i Pawła Piskorza. W 15 minucie błędy obrony Wisły wykorzystał Andrzej Sapa, trafiając na 2-3. Bramka kontaktowa zmotywowała zespół z Niemodlina, który w końcówce przycisnął, zamykając Wiślaków na własnej połowie. Tuż przed gwizdkiem kończącym pierwszą połowę okazję na wyrównanie mieli goście, ale nie udało im się wykorzystać przedłużonego rzutu karnego i piłka powędrowała obok słupka bramki bronionej przez Górkowskiego. Po zmianie stron na listę strzelców ponownie wpisał się Krzysztof Dulowski, który wyprowadził Wiślaków na prowadzenie 4-2. Chwilę później na 3-4 trafił Tomasz Wróblewski, ale wynik stykowy nie utrzymał się długo. W 23 minucie piątą bramkę dla Wisły strzelił Paweł Piskorz. Mecz się otworzył i oba zespoły atakowały na zmianę. W 25 minucie indywidualną akcją popisał się zawodnik Jedynki, Patryk Kilian, i zespół gości ponownie zniwelował stratę do jednej bramki. Stykowy wynik zmotywował gospodarzy. Wisła zaczęła przeważać, częściej utrzymywała się przy piłce i atakowała. Drużyna z Niemodlina dobrze się broniła, ale w 29 minucie musiała skapitulować, gdy Jakub Krzciuk podwyższył prowadzenie Wisły na 6-4. Bezpieczna przewaga sprawiła, że podopieczni Jakuba Zielińskiego uspokoili grę i nieco cofnęli się do obrony, szukając okazji na wyprowadzenie kontry. W 34 minucie ta sztuka im się udała i Patryk Orkwiszewski podwyższył na 7-4, ale to nie był koniec strzelania w tym spotkaniu. W 37 minucie Michał Mucha wykorzystał wycofanie bramkarza przez zespół z Niemodlina i trafił na 8-4. W samej końcówce meczu strzelali już tylko przyjezdni. W 39 minucie Andrzej Sapa wykorzystał przedłużony rzut karny. Zaś w ostatnich sekundach regulaminowego czasu gry ten sam zawodnik ustalił wynik na 8-6 dla Wiślaków. Po zwycięstwie z Jedynką Niemodlin Wiślacy zremisowali na wyjeździe z zespołem Ekom Futsal Nowiny 4-4 i po trzech seriach spotkań podopieczni Jakuba Zielińskiego zajmują czwartą lokatę w lidze. W następnej kolejce Wisła Crackbet 2 zmierzy się na wyjeździe z Gwiazdą Ruda Śląska.